Wydaje mi się, że te dysproporcje są, aczkolwiek one nie są jakieś porażające i bardzo wysokie, co nie zmienia faktu, że Polska jest jednym z krajów, w których kobiety zarabiają mniej i są wciąż pracownikami gorszego sortu. To znaczy, jeśli pracodawca ma do wyboru mężczyznę albo kobietę o podobnych kwalifikacjach, to i tak wydaje mi się, że najczęściej wybór trafia na mężczyznę, chociażby z tego powodu, że no mniejsze jest prawdopodobieństwo, że mężczyzna pójdzie na urlop tacierzyński niż kobieta na macierzyński. Również z tego względu, że jeśli już mają dzieci, dzieci czasami chorują, trzeba zostać w domu. Teraz mamy bardzo specyficzny czas, dzieci uczą się w domu, więc no trudno jest nam rodzicom, dzieciaki, nie wiem, w czwartej, piątej, szóstej klasie zostawić same w domu. Więc kobieta jest postrzegana jako ten trudniejszy pracownik i mam nadzieję, że państwo zrobi wszystko, żeby to zmienić, choć jest to, no też staram się patrzeć z perspektywy pracodawcy, zapewne dosyć trudne, ale nie mam w sobie zgody na to, żeby tak było. Ta branża wciąż niestety jest bardzo, bardzo taka męska. Ale to się odrobinę zmienia. Jest coraz więcej bardzo ciekawych scenarzystek i reżyserek kobiet i oby było nas coraz więcej i oby coraz ciekawsze filmy i seriale kobiece powstawały. Wydaje mi się też, że jesteśmy, nie chcę panów obrazić, ale jesteśmy bardzo ciekawymi obiektami do tego my kobiety, żeby robić o nas filmy. Ja akurat się bardzo cieszę, że czas upływa, bo dostaję więcej ciekawych propozycji aktorskich, już nie takich kwiatek do kożucha. Ładna buzia przy partnerze, aktorze, który gra główną rolę, tylko takich naprawdę postaci z krwi i kości. Mówię tutaj chociażby o tajemnicy zawodowej, gdzie ta moja postać Kinga jest, no tam jest co zagrać po prostu. To nie jest tylko ładna, uśmiechająca się buzia i przemykające ciało, tylko to jest kobieta, która ma coś do powiedzenia i ma wpływ na to, co się wokół niej dzieje. I bardzo fajnie jest grać takie postaci, oby więcej takich ról do zagrania.